Kto by się spodziewał, że w listopadzie będę nagrywać film o Warszawie Zachodniej, chodząc po lodzie na peronie, jak i również patrząc dookoła, jak już leży śnieg. Ale jak mimo wszystko prace na budowie postępują teraz, pomimo śniegu i pomimo niskich temperatur, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. No, ładna ta nawałnica śnieżna, ale witam was tutaj, cześć, cześć, wzdłuż i zapraszam was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Dzisiaj dokładnie z nad Warszawy Zachodniej. Wczoraj widzieliście linię kolejową numer 7, jutro zobaczycie łódzką średnicę, więc taki trochę maraton kolejowy nam tutaj się zrobił na sam koniec listopada, ale również w dzisiejszym filmie całkiem dużo będziecie mieli informacji podobnie jak na LK7. Tym razem opowiem wam o Warszawie Zachodniej, o torowisku wschodnim i zachodnim, o nowych peronach, które powstają, o nowym dachu, nawet trochę wspomnę o przystanku tramwajowym, ale zaczniemy sobie oczywiście tutaj, gdzie standardowo zaczynamy, czyli od miejsca przy Warszawie Głównej. I też tutaj w tym miejscu może wam powiem ciekawostkę, że w ramach waloryzacji i nowych aneksów, które zostały podpisane już jakiś czas temu, Warszawa Zachodnia zwiększyła swój koszt i terminy oczywiście to nie do użytku, które powiem w międzyczasie, w trakcie filmu. Natomiast aktualny koszt całej inwestycji brutto to jest ponad 2,5 miliarda złotych, a de facto to jest 2 miliardy 597 milionów złotych brutto. Całkiem duża suma. Dobrze, wracając teraz do już faktycznie przedmiotu dzisiejszego odcinka, czyli Warszawy Zachodniej. Widzieliśmy przed chwilą, jak tam trwają prace torowe na WKC przy tłuczniu, natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć halę dworcową przy ulicy Tunelowej, która oczywiście powstaje. Jak widzimy, od góry jest całkowicie zadaszona i połączona już z budynkiem wielofunkcyjnym, jeżeli chodzi o zadaszenie, no i ogólnie te dwa budynki łączą się w jedną całość. Chociaż do budynku wielofunkcyjnego nikt raczej z was nie wejdzie, jeżeli nie będziecie mieli żadnych problemów i was ochrona tam nie wyprowadzi, to raczej takiej potrzeby po prostu tam nie będziecie mieli, bo tam nie ma żadnej przestrzeni dla pasażerów lub lokali handlowych. To jest wyłącznie część techniczna zarządzania całą stacją kolejową i dworcem, bo trzeba pamiętać, że dworzec i stacja kolejowa, jak również przystanek kolejowy, to są trzy zupełnie inne rzeczy. Kiedyś o tym wam chyba zrobię specjalny film, bo tak i jak to mylicie czasami w komentarzach, to jest po prostu szaleństwo. Ale dobra, mniejsza z tym. Faktycznie widzimy, że budynek jest aktualnie oszklony. A właściwie niektóre szyby cały czas są jeszcze montowane. Choć widzimy, że w miejscach, gdzie nie ma ich, to jest już tam jakieś materiały są powkładane, żeby faktycznie tam nie wiało, no bo jednak tam musi być trochę lepsza temperatura. Tu też widzimy rękaw z betoną, który wchodzi do środka, więc ciekawie to wygląda przez takie okienko, że tak powiem. No ale jak widać, miejsce jest, jest, no to nie ma problemu. No i tak tu właśnie trwają prace. Tak samo jeżeli chodzi o przejście podziemne, to tego pojawiają się teraz daszki. Daszki w tym miejscu są już montowane na klatkach schodowych, które w przyszłości będą prowadzić bezpośrednio do przystanku tramwajowego. Nie, czemu ten przystanek tramwajowy teraz tutaj nie powstaje? Bo nie byłoby miejsca na rozjazdy przed samym przystankiem, a ze względu bezpieczeństwa rozjazdy muszą być przed przystankiem bądź za przystankiem, ale w bezpośrednim sąsiedztwie, nie za łukiem, czyli za zakrętem. No i tutaj wracając jeszcze do tych przejść podziemnych, możemy zobaczyć też, że szyby windowe aktualnie już uzyskują swoją dostateczny kształt od góry, więc może niedługo tutaj się faktycznie będą pojawiać już dźwigi. Nie, no żartuję, windy dopiero tutaj będą działać za rok, więc w sumie po co by miały się już w tym momencie pojawić. Tu z kolei widzimy przejście z peronu 8 do peronu 9, które faktycznie skraca czas i jest funkcjonalne i czynne w większości czasu, pomijając ten moment, kiedy faktycznie jest nieczynne i wjeżdżają pociągi na krawędź peronową peronu 8 przy budynku wielofunkcyjnym. To tylko i wyłącznie są na razie pociągi towarowe od Budimexu i to się dzieje tylko i wyłącznie w godzinach nocnych, bo inaczej tam raczej nie da się sensownie wjechać. Tymczasem w tym miejscu widzimy peron 9.
No i co do peronu 9 mogę powiedzieć to tak. Peron 9 jest i właściwie dla pasażerów się tutaj nic nie zmienia od już ostatnich ładnych kilku miesięcy. Bo tak, wchodzi się schodami, wchodzi się. Winda jest, ale jeszcze nie funkcjonuje, choć widzimy, że dojście do windy teraz zostało poprowadzone po zadaszeniu tutaj. Widzimy też, że całkowicie zostało oszklone przeciwwiecznie zejście za pomocą schodów ruchomych z peronu. To jest jedyny peron, który będzie mieć schody ruchome do góry i do dołu. Natomiast w tym miejscu widzimy też wyjścia zadaszone już całkowicie z windą w kierunku Prymasa Tysiąclecia. No i z góry tak to się prezentuje. Tak jak powiedziałem na wstępie, całkiem dużo tego śniegu tutaj spadło. No i to faktycznie całkiem ładnie się prezentuje. Widzimy też, że grzybek jest całkiem ładnie ośnieżony. Nowy dach, to już nie wspomnę właściwie o nim, że jest całkowicie biały. I też możemy zobaczyć, że faktycznie, choć Warszawa Zachodnia jest już czynna, to nie oznacza, że cokolwiek już tutaj działa na 100%. Na przykład widać to po ekranach, znaczy po panelach fotowoltaicznych. One mają system odladzania i odśnieżania automatycznego, ale on nie działa, jeżeli panele nie działają i nie są podpięte. Będą podpięte z tego co wiem dopiero jak już cała Warszawa Zachodnia będzie ukończona, więc na razie one tylko i wyłącznie tak ładnie wyglądają. Na razie są też w śniegu, właściwie pod śniegiem, więc też nic inaczej nie uzbierają, jeśli chodzi o prąd. W tym miejscu z kolei widzimy West Station, czyli halę dworcową przy ulicy, przy Alejach Jerozolimskich, więc od tej strony już coś jest i bezpośrednio w jego sąsiedztwie powstanie przystanek tramwajowy na poziomie minus 2. Tymczasem aktualnie tutaj w środku możemy zobaczyć, że na tablicach przyjazdów i odjazdów mamy już aktualnie domowników. Też działają jako automatyczny system sprzątania śmieci z McDonalda, że tak to powiem. Bo jeżeli cokolwiek wam spadnie, to szybko przyjdzie taki gołąb i zje. Natomiast faktycznie to dosyć ciekawe wygląda. Wcześniej w tym miejscu, odpowiadając na wasze komentarze, były te kolce. Teraz ich nie ma. Szkoda, bo by się przydały, bo mimo wszystko gołębie w takim miejscu, no nie najlepiej to wygląda. Już to, że chodzą po podłodze na zachodniej, w West Station się przyzwyczaiłem, ale żeby na takim miejscu i tam, wiecie, to tak biało już wygląda, nie zawsze przyjemnie. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, co się dzieje obok. Obok jest wyburzone już całe przejście podziemne, stare. Powstaje nowe i te nowe będzie głębsze, bo pomijając to, że będzie przestrzeń dla pieszych, to będzie również przestrzeń dla tramwaju, więc to wszystko musi być wykopane na poziom minus 2 i tutaj nie będzie to robione podstawowo przy samym budynku West Station, tylko faktycznie odkrywkowa z tego, co kojarzę, będzie to wykopywane wszystko. Zresztą zobaczymy to krok po kroku, jak będzie powstawać. Z kolei w tym miejscu widzimy powstający ostatni już segment nowego dachu i patrząc z tej perspektywy, które zobaczyliście na początku intra, widać, że ta Warszawa Zachodnia urosła do góry względem tego, jak to wyglądało wcześniej. Bo ile wszystkie tutaj perony, które widzimy po lewej stronie, mają już zamknięty dach, jak widzicie, to tutaj te kolejne perony są peronami podmiejskimi. Peron pierwszy, drugi i trzeci to są perony podmiejskie. Drugi i trzeci dla podmiejskiej średnicy. Pierwszy dla pociągów WKD, które są w ogóle jeszcze krótsze niż nawet sam ten peron i zadaszenie. Więc siłą rzeczy nie było sensu robienia długiego dachu, biorąc pod uwagę, że i tak ten dach by tylko i wyłącznie był nad torami kolejowymi, a nie nad pasażerami, więc ze względów takich po prostu zostało to zrobione, że tutaj to w ten sposób jest zrealizowane, że dach po prostu jest trochę cofnięty. Odpowiadając na wasze pytania, czemu cały czas mimo wszystko są małe daszki i czemu perony nie zostały po prostu wszystkie wyrównane, w końcu mamy 8 peronów, można było zrobić je wszystkie albo równej długości, albo po prostu żeby się równo zaczynało z tego samego miejsca. Odpowiadam wam bardzo łatwo na to pytanie. W ramach projektowania było założenie, że nie zmienia się lokalizacji peronów. Perony zostały w tym samym miejscu, dzięki czemu sam proces fazowania i etapowania całej inwestycji jest dosyć mocno ułatwiony. No, to jest na pewno na plus, ale czy nie byłoby lepiej tego zrobić inaczej? No, już teraz za późno na takie mówienie, więc w sumie może nie będę poruszać tego tematu. Tu z kolei teraz widzieliście, jak trwają prace przy montażu nowego żurawia, który będzie zamontowany tutaj i będzie faktycznie pracować nad całą Warszawą Zachodnią i w ten sposób będzie sięgać, czy to z materiałami na nowy dach, czy to do przejścia podziemnego, który po prostu będzie teraz tutaj powstawać. Też co ważne, ten dźwig powstanie, czy ten żuraw powstaje pomiędzy dachem, w sensie on będzie wychodzić przez nowy dach przez jakiś czas, więc coś ciekawe to będzie wyglądać, jak będzie wychodzić taka łycha przez konstrukcję nowego dachu. Też wspomnę tutaj, ta konstrukcja nowego dachu w dużej części będzie w powietrzu zawieszona i to na pewno będzie wyglądać dosyć ciekawie i spektakularnie. Bo tutaj możemy zobaczyć, że trwają prace przy budowie właśnie nowego przejścia podziemnego. Najpierw musi powstać stop, następnie będą powstawać kolejne prace, znaczy kolejne poziomy poniżej, czyli tutaj wszystko będzie podstropowo. Najpierw powstaje sam sufit, że tak to powiem, przejścia podziemnego, następnie powstaje cała konstrukcja i kolejno na dole
są wykupywane te poziomy w dół. Tam oczywiście powstają specjalne słupy, jest to specjalną metodą robione. Następnie powstaje kolejny strop, czyli strop tunelu tramwajowego i później te tramwaj, a właściwie koparki, wykopują kolejny poziom na minus 2. Dosyć ciekawa procedura i w ten sposób można puścić nawet już pociągi jeżdżące po stropie górnym, a kopać cały czas tunel tramwajowy. Takie bajery i takie ciekawostki, co się aktualnie dzieje pod peronem 4, bo tam faktycznie jeszcze ostatnio jak byłem, był wykopywany urobek właśnie spod peronu 4 w tunelu tramwajowym. Z kolei w tym miejscu widzimy, że ta zachodnia pod dachem to się ciągnie naprawdę ładnie. I czy pod nowym dachem jest ślisko, jest śnieg? Nie. Czy wieje? No to chyba jest oczywista odpowiedź, jeżeli tak wysoko jest zamontowany dach. Natomiast czy to wygląda spektakularnie? No, jeżeli ktokolwiek z Was zjeżdżał windą, bądź po prostu był na kładce i popatrzył na nowy dach, a właściwie spod nowego dachu, na całe te perony, no to chyba przyznać trzeba, że to ładnie wygląda. Zwłaszcza jak się pójdzie teraz na kraniec peronu 4, czy kraniec peronu 8 i się popatrzy na pozostałe perony. No to wygląda po prostu gigantomania. Nie będę mówić, że nie jest to gigantomania, bo jest. Ale w sumie, czy Warszawa Zachodnia na to nie zasługuje? No właśnie. Z kolei w tym miejscu widzimy, że trwają prace przy szybach windowych. Trwają, dobre opowiedzenie, bo przy peronie 8, 5 czy 4 cały czas windy jeszcze nie są funkcjonalne. Nie wiemy, kiedy to się stanie, ale najprawdopodobniej na przestrzeni najbliższych miesięcy. Z kolei w tym miejscu widzimy już krótkie daszki, które są zamontowane na peronie 2 i 3, jak i również płyta peronowa, która powstała, no bo tutaj mimo wszystko te prace mogą powstawać szybciej, jak nie ma dużego dachu i przejścia podziemnego pod tym wszystkim. No i też widzimy, że układ torowy od tej strony mniej więcej jest już gotowy do samych peronów, pomijając przestrzeń, gdzie aktualnie jeździ ciężki sprzęt. Więc tutaj mniej więcej całkiem ładnie się to wszystko już łączy. Kładka jest jako punkt widokowy, jest nawet specjalne zejście dla pracowników na plac budowy i cały czas jest bardzo słabe wyjście od Alei Zimskich. No tam się korkują te schody, to w sumie mało powiedziane, ale tak to wygląda. To co, jakiś taniec z gwiazdami na peronie 5? Jak widzicie, nagrywanie filmów z Warszawy Zachodniej to nie jest łatwa bajka. Są trudne warunki, na peronie jest lód, z góry sypie śnieg. Dookoła śnieg. Mało tego, jest zimno, zazwyczaj już na minusie. Więc jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji moich filmów na kanale Avizonosz z Warszawy Zachodniej i z wszystkich serii, zostańcie patronami Avizonosza, patronite.com/Avizonosz. Tymczasem ja bym poszedł teraz się ogrzać do przejścia podziemnego, ale będzie oddane do użytku dopiero na koniec 2024 roku, więc pozostaje mi marznąć. Chyba że skorzystam ze SKM, które właśnie wjeżdża na ten peron, ale mam jeszcze coś do grania. Więc co ja mogę powiedzieć? Wracamy do reszty filmu. Wy oglądajcie w ciepełku, a ja tutaj sobie jeszcze trochę pomarznę. Chociaż kusi ten pociąg, ale bez przesady. No i chwilę później wystartowałem z zona, gdzie będziemy teraz oglądać ujęcia właśnie o torowisku zachodnim. Bo tutaj też się trochę dzieje, choć to nie są tak spektakularne prace, jakie jeszcze miały miejsce kilka miesięcy temu. Tu na przykład trwają prace przy tunelu Prymasy Tysiąclecia pod całą Warszawą Zachodnią. Tunelu, który według mnie powinien mieć wyjście na wszystkie perony z przejścia podziemne, połączone właśnie jako specjalne, osobne przejście podziemne i wyjście z drugiej strony wszystkich peronów, bo według mnie to jest skandal, że z po tej strony po prostu nie ma żadnych wyjść. Nie ma, szkoda, bardzo przydałoby się, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej mojej opinii. Tymczasem w tym miejscu kończę aktualnie wukatki swoją trasę na przystanku kolejowym Warszawa Ruta Ordona. No w teorii to już nie jest teraz przystanek, tylko to jest faktycznie stacja. No ale w tym miejscu kończę aktualnie wukatki w trasę i jeździ oczywiście zastępcza linia autobusowa, jak i również pasażerowie mogą pojechać pociągami czy autobusami w ramach swoich biletów miesięcznych. Tymczasem tutaj patrząc od tej strony możemy zobaczyć mural, który się ciągnie na obiekcie MZ2. I zanim zaczęcie pisać w komentarzach, o, pracują już, trzeba zmywać graffiti. To nie jest graffiti, to jest poprawne oznakowanie wzdłuż toru. To jest było aktualnie wtedy realizowane, tu nie było zmywanie graffiti. Ja się też przyjrzałem dokładnie, ale widać dokładnie, że tu nie o to chodzi. Mural jest, odpowiadając na wasze komentarze, no tak, jest ładny, ale kto go zobaczy poza mną? No, wy też zobaczycie, jak obejrzycie ten film. Więc no, chyba tak to trzeba podsumować. No, szkoda, że faktycznie nie zostało to na przykład zrobione jak w, jak dobrze pamiętam, w Pradze, w metrze, gdzie po prostu reklamy są zrobione w tunelu za pomocą animacji. To byłoby ciekawe i według mnie tutaj byłoby dosyć dobrym rozwiązaniem. No, ale jest jak jest. Z kolei w tym miejscu teraz lecimy nad dwoma torami odstawczymi, które będą znajdować się na Warszawie Zachodniej. To są faktycznie tory odstawcze dla pociągów normalnych, bo jeszcze będą dwa tory odstawcze dla pociągów technicznych, które będą przy budynku wielofunkcyjnym.
kolejnym. Tamte tory już są mniej więcej prawie całkowicie ukończone, teraz są jeszcze odtwarzane. Z kolei w tym miejscu zaczyna się obiekt MZ3, czyli kolej dużych prędkości w kierunku Łodzi bądź CPK. I on się kończy w tym miejscu ślepo. Ślepo, choć sam tunel się ciągnie dalej. Ale tory się tutaj kończą. Sieć taksyjna też do tego łącznie tego miejsca będzie dopociągnięta, ponieważ dalej tunel będzie jechać kolejnym tunelem. A właściwie tory będą jechać kolejnym tunelem. Tak samo w tym miejscu kończy się tor, bo to jest tor wjazdowy, a tamten tor był wyjazdowy z Warszawy Zachodniej. Następnie mamy obiekt MZ1 i tu dalej będą pociągi wjeżdżać w kolejny tunel już pod całą częścią Wolską, no i Bemowską, ciągnąć się bezpośrednio do Warszawa Gołąbki, gdzie pociągi będą wyjeżdżać na powierzchnię, jadąc przez Ożarów i następnie w kierunku CPK i Łodzi. Czy CPK powstanie? Nie mnie to oceniać. Wiem, że na pewno do Łodzi powstanie ta linia kolejowa, bo faktycznie na ten temat są prace mocno zaawansowane, projektowe i miejmy nadzieję, że mimo wszystko ten aspekt nie upadnie, bo przydałoby się, jeżeli tutaj już na zachodniej nawet powstały specjalne obiekty pod tą budowę, to żeby to było wykorzystane, a szybkie połączenie z Łodzią według mnie jest dobrym i prestiżowym podejściem, jeżeli chodzi o połączenie tych właśnie dwóch miast, a te miasta wbrew pozorom są blisko. Jeżeli by był przejazd w ciągu 45 minut i te bilety by nie kosztowały jeszcze fortuny, to byłoby idealnie. Z kolei w tym miejscu widzimy, że tor, który jest planowany w kierunku, znaczy jadąc z Włoch w kierunku właśnie Warszawy Zachodniej, dla pociągów aglomeracyjnych, czyli podmiejskich, jest aktualnie zdjęty. W sensie, no nie, widać, że nie ma torów. Torowisko jest całkowicie rozebrane i będzie tutaj stawione od nowa, więc to jest też jeden z elementów, który jest aktualnie realizowany na torowisku zachodnim. Więc tutaj też prace są aktualnie realizowane, to nie jest tak, że się nic nie dzieje po tej stronie Warszawy Zachodniej. Dzieje się, nie ma co ma patrzeć z pociągu, że no nic nie widać, śnieg wszędzie, nie widać ludzi, koparek. Normalnie tramwaj do Wilanowa. Nie, tak nie jest. Zresztą na tramwaj do Wilanowa też się dzieje, chociaż tego nie widać, ale o tym mówiłem już wcześniej w tym miesiącu. No i tak to mniej więcej się prezentuje od tej strony. Dalej już dużo się nie dzieje. A de facto to ja nic nie zauważyłem, żeby się działo. Oczywiście może być tak, że jakieś prace wyskoczą i faktycznie przyjadą, coś jeszcze zrobią, ale to nie są jakieś większe prace faktycznie w tym miejscu. Pomijając to, że możemy sobie obserwować SKM-kę jeszcze na koniec tego filmu, to byłoby na tyle z tego filmu. Jeśli jakiś film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I zapraszam też do zostania patronami Wizjonosza i najprawdopodobniej niedługo to trochę kanał Wizjonosz może jeszcze bardziej popłynie i się rozwinie i jeszcze lepiej będziecie mogli mnie zrozumieć. No ale to taki inny aspekt. Tymczasem na koniec, jak powiedziałem, oczywiście powiem Wam o terminach, bo one się zmieniają i są ruchome i trochę wiemy więcej. Co oznacza, że wiemy więcej? A wiemy, że z ostatniego aneksu, kiedy się zakończy cała budowa. To tak, po pierwsze, na koniec czerwca mają mieć być przejezdne wszystkie tory i wszystkie perony na Warszawie Zachodniej. W skrócie, cała Warszawa Zachodnia ma być przejezdna i w pełni funkcjonalna, pomijając taki mały aspekt jak przejście podziemne. Przejście podziemne ma zostać oddane do użytku do końca 2024 roku, czyli de facto w styczniu 2025 roku już na spokojnie z niego skorzystamy. A kiedy będzie oddane do użytku? Wedle aktualnej zapowiedzi 28 grudnia 2024 roku. Więc jeszcze sobie chwilę poczekamy, zanim przejdziemy tym szerokim przejściem podziemnym. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!